Halo, halo, cześć, witam wszystkich widzowie, witam. Poddymianie w Gotiku, czas zacząć. Właściwie w kronikach Myrtany Archolos. Możesz zostawić lajka, komentarz, suba. Wpaść na Twitcha, tam giga dymy, pijemy Harnolda z lodo herbatą. No i takie dymy, zaraz muszę wody usuwać, ale ogólnie to tam więcej streamuję, tylko wody są wszystkie pousuwane, tak dymimy widzowie. Także możecie wpaść i rewind na moim drugim kanale, a my kontynuujemy oczywiście przygodę. I tak jak zawsze, no muszę podziękować wam, że tak licznie oglądacie tą serię. Jest mi niezmiernie miło, ale zostaw lajka, jak to oglądasz. Witam I ja, serdecznie. czego się dowiedziałeś od Albina? Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie. Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę Bruszyła do pomocy w polu. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać. Okej, Jorn. A Jorn to nasz braciszek. Ty, a ciebie to chyba nie kojarzy. Co tutaj robisz? Zajmistwo. Pierdalasz sobie jabłko. Rozumiem. Pasjonująca robota. Mam opowiedzieć o tym więcej. Dobra, chodźmy do tego Jorna poddymić. Witam, braciszku. Jak się czujesz? To tylko urządzenie krwiopijce. Nie masz się czym przejmować. Jest mi już zdecydowanie lepiej. Trochę odpoczynku, wygodny łóżku i ciepły posiłek potrafią zdziałać cuda. Dobrze, że sprowadziłeś tutaj Kurta. Przynajmniej mam z kim porozmawiać o aktualnej sytuacji i trochę powspominać dawne czasy. A tobie jak podoba się Silbach? Udało ci się dowiedzieć czegoś interesującego? Ty, czemu wy coś słyszycie z mikro? Tu nie gra. Coś musiał trzeszczeć. E! Nic nie klikłem. Mam do ciebie kilka pytań. Przysięgam, nic nie klikłem. Nic nie klikłem. To się samo zrobiło, widzowie. Myślisz, że jeszcze kiedyś wrócimy na Londra? Lag. Jeszcze nie Bug. przyzwyczaiłeś się do Archolos i już tęsknisz za rodzinnymi stronami? Jestem pewny, że kiedyś tam wrócimy. Pytanie tylko, czy będzie jeszcze do czego wracać? Z drugiej strony, Silbach i okolice nie są aż tak odmienne od Londram. Pamiętasz te wszystkie pola uprawne? Łąki pełne owiec i łódki, które cumowały w tym małym porcie? Nawet ten wulkan Napój Szkopu, energii, na którym stąd kawa. leży nasza wioska. Oj, teraz widzowie, jak Dopiero my teraz żałuję, poddymimy. że nigdy nie miałem okazji zwiedzić tej małej fortecy Myrtańczyków, która się na niej znajduje. Nie tęsknisz za resztą rodziny? Oczywiście, że mi ich brakuje. Na niektóre rzeczy nie mamy jednak większego wpływu. Pewnie to oni by nas tutaj wysłali, a sami zostali na Londram. Wiesz, jak ważny był dla nich dom. Ważniejsi chyba byliśmy jedynie my. Nasza matka była mądrą i pracowitą kobietą. Gdyby nie ona, to pewnie Ale mam żaden z żart. nas nie umiałby czytać ani pisać. Sam rozmyślałem wiele razy, czemu Athanos pozwala, by tak dobrzy ludzie odchodzili z tego Ale świata nie tak wiem, czy wcześnie. powiedzieć, bo to taki Sam mogę wiesz, co się spalić. działo z ojcem po jej śmierci. Zamiast pracować w kuźni, większość czasu przesiadywał w bimbrowni. Wiem, że nie najlepiej się dogadywaliście, szczególnie gdy Ja musiałeś powiedziałem? przejąć pomoc w kuźni po tym, jak zostałem czeladnikiem mistrza Hanesa. A później miał miejsce ten wypadek. No i... A z niej co mówi? Wypadek? Wypadek? Nie psujmy sobie tej chwili. Wrócimy do tej rozmowy innym razem. Chcę po prostu, byś wiedział, że rozumiem to wszystko, co się wydarzyło i nie mam ci tego za złe. Wojna trwa już od dawna. My wypadek Twój może? zamysł, żeby O uciekać co chodzi? akurat teraz? Uwierz mi, jeden zwiadowca orków na wyspie to zwykły rekonesans, ale pół tuzina to ostateczne przygotowanie do desantu. Jeszcze kilka dni czekania i kto wie, czy nie obudziłby nas w nocy odgłos orkowych bębnów wojennych. Dobra, tu sobie też Co myślisz o poradzimy, my Kurcie? koksy. To porządny Będzie trzeba facet. zrobić to, co będzie Ojciec zawsze trzeba. go sobie cenił. Widać, że ma już swoje lata i lekko zgnuśniał. Ale póki co jest dla nas dobry i stara się nam pomóc. Chociaż nie ukrywam, że czubek jego własnego nosa jest dla niego ważniejszy niż my. I gdyby miało się coś stać ze szkodą dla niego, to pewnie dbałby raczej o własną skórę. Rozumiem. Coś my nie pogadali za dużo, ty. Czy ja mam zbagowane? Kurde, zapomniał, że sprawdzić co u Jorna. Mój brat daje wypoczywa. No kurwa, no to żeśmy se pogadali, bo się coś zbugowało. Halo, ja mam zapis pół wieku temu, mam wrażenie. Co ty gadasz? Widzę, A, że twój dobra. brat pracowitość odziedziczył po Na ojcu. szczęście. Nie wiem, czy w jego stanie praca w polu to dobry pomysł. Porozmawiaj z Bastianem. Może się zgodzi na jakąś pomoc przy obieraniu rzepy. A, czyli brat pójdzie. No niestety to akurat nie byłem ja. Kurwa, tym razem jednym razem to akurat nie byłem ja. Nie tak prędko, Smarku. Czego Chłopie. chcesz?
Słyszałem, że widziałeś się ze swoim wujciem. Może i widziałem, a co ci do tego? Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony jak ty i twój braciszek. Jakiś problem? Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. W końcu już tyle razem przeszliśmy. Jak to się robi? Coś takiego, jak się to mamo robi. Pyk, pyk, pyk. Zrobiłby w końcu coś samemu. A co z tego będę miał? Co będę z tego miał? Moją dozgonną wdzięczność i to, że moja pięść nie przeozdobi twojej gęby. No to chyba zrobiłbyś coś samemu. Pijawko. Zrobiłbyś w końcu coś samemu, zamiast ciągle żerować na innych. Uważaj, gnojku. Ta wyspa nie wygląda mi na dużo. Lepiej dla ciebie, żebym więcej nie zobaczył twojej gładkiej buźki. Dobra, coś czuję, że my z Fabio to normalnie będzie to numer jeden wróg u nas. Będzie bitka. Bastiana o pracę Lejorna. Dobra, Bastian, witam serdecznie. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Albin kazał nam się zająć czymś w wiosce. Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko leży, je i nic nie robi. Zawołam go tutaj siebie widział, i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o Albina. Przekażę mu, że twój już nie wiem co pracuje. Dużo. Wczoraj kanapka, dzisiaj kanapka, przeszczeraj kanapka. Dla mnie? Dla mnie jakaś praca? Zobaczymy. Powinni dać mi obieranie rzepy. To by było śmieszne. Jest coś, do czego się nadasz. Takie wiele wspomnienie z Gothic 2. A do ich naprawy potrzeba mnóstwa desek. Niedaleko Silbach znajduje się wieża sygnałowa. Nie wiadomo, nie, to nie ja. Cholerę gubernator opłaca strażników pilnujących tej sterty gruzu. Znacznie większy byłby z nich pożytek w wiosce. Pójdź do nich i poproś o drewno. Powinni mieć jakieś na zbyciu. Możesz też spróbować szczęścia w obozie drwali, ale prowadzi do niego dłuższa i bardziej niebezpieczna droga. Rozumiem, mam nadzieję, że wszystko mi się zapisało. Bo inaczej to nie zgubię się 20 razy i zapomnę o co chodzi. To będzie około 20 kawałków. Rozumiem. Jak najszybciej dotrę do tej wieży. No i tak nie zapamiętam, więc nie wiem po co pytam. Bramą, trzymaj się skał po lewej stronie. Ale jestem głośno widzowie, a ja mam wyciszony mega mikrofon. Na bank są jakieś giga przestery, kurde. Będzie na szczycie wzgórza. Próbuję zrobić taki trik jeden. O imieniu Johan. Powiedz mu, że cię przysłałem. Znawię. Dobra. Od lat, więc może potraktuję cię łagodniej. Zaraz będę trika robił, tylko przy okazji gramy, bo to nie ma co. Gdzie znajdę obóz drwali? Wyjdź z wioski południową bramą. To ta tuż przy dworze Ramzeja. Następnie kieruj się na wschód w górę rzeki przez dwa drewniane mosty, aż dojdziesz do dużego jeziora. Obozowisko Knuta powinno być raz, na dwa, północ raz, od niego dwa. W niewielkim zakresie. Może zagadniku. Lepiej, może nie będzie przesterów dzięki temu. W porządku. Może to, to wszystko, co nie mikrofon tworzy przestery, wiem, tylko ciężko, czerwony pasek w OBS-ie. Nie macie problemy. Zrób co trzeba. To szepnę o tobie dobre słówko. Pisze jest jeden. Płata długu. Rozumiem. A braterska pomoc? Bastian cieszy się, że ktoś mu pomoże. Poszło łatwiej niż myślałem. Teraz pozostaje liczyć na to, że stan Jorna się od tego nie pogorszy. Rozumiem. A ja bym sobie z tym Jornem pogadał. Chodź tu, bracie. Tu poszedł, nie? Witam. Ej, ty. No to żeśmy se pogadali. Sztuka pisania. O kurwa, to musimy gdzieś iść daleko? Joć się kręca. No niech będzie ta spłata długu. Wieża znajduje się na szczycie wzgórza, na południowy wschód od wioski. Kolej do drwali na jadwie dalej na wschód w górę rzeki. Joć się kręca, jak ja bym wiedział gdzie wschód jest. Ale bym wtedy ograł. Północny zagajnik od wschodu. Dobra widzowie, no to mamy przejebane. 40 minut chodzenia w kółko, coś czuję. Nie no, dla widza to trzeba podjąć. Idziemy. Jest misja do wykonania. No, jak na moje precyzyjne... Kurze, szkoda, że mapy nie ma po D, tylko za każdym razem muszę najeżdżać tu i wyciągać się z eku. Trochę wkurza. Może tu będzie napisane. Wioska... Kopalnia, bursztynowe wybrzeże i od się kręca. Dobra, ja myślę, że tędy dojdziemy. A tutaj? Znaczy w sensie
Tędy normalnie pójdziemy, tej tam wyjdziemy i znajdziemy normalnie. Na bank tam jest. Ja bym sytu jeszcze pozwiedzał. A i te zlecenia można pobrać. Jocie. O, laga jest spoko. Ty, a lagi to nie jest to, co ja mam mu przynieść ogólnie? To jest chyba zaliczane jako drewno? Nie wiem. Ciężko mi w sumie określić, ale... A, ty dawaj szczura walniemy. Zawsze to jeden golda. Jak spa trzeba zbierać za szczura? Giga Worf. Jeden golda. Worf. O kurwa, są tu jakieś pola, ty. Mamy tu niebezpieczne potwory. Raczej wolałbym się do nich w aktualnym stanie... Nie, nie, odpuścimy, widzę. Nie ma co. Ja tu kurwa na razie nadaje się coś do zabijania szczurów, max. Ty, skórzany mieszek, oka. A ile miał golda? 10. Dobra, zaszczyt. Niczego. Niż golda. Zawsze to plus 10. Bruce! Cześć. Baran. Ty, to tamten baran. Znaleźliśmy, chodź. Ze mną. Dobra, Bruce, chodź. My przynieś. Jocie, nie został zjedzony? Ale ja zostanę zbagowany, a jednak nie. I którym tu przyciskiem można do tyłu się obejrzeć? Można? Jakieś było można w Gothiku. Dobra, Bruce, normalnie tego. Ty, a ja liczę na nagrodę, ale przypadkiem znaleźliśmy i tutaj warto, warto chodzić i kurczę... Chodź. To tak jak Jarka jest bardziej spokojna jednak ten Gothic, a w trybie bojowym jestem pod dymiania. Ostatnio średnio mi idzie w takie spokojne gry, ale ogólnie to kurwa szanuję, tylko wiecie, ja wiem, że rozrywka się sprzedaje, więc staram się tutaj poddymiać, nie? Była rozrywka, która sprzedać. O nie, witam serdecznie, zaszkę, o kurwa przyprowadziłem, ty. Pa to. Jak ty kurwa w szoku, co? Pa. Hej, ty. A, niech mnie, znalazłeś Bruce'a. Dziękuję ci, chyba zacznę zamykać zagrodę na noc. Nowy wpis, baranek. Barania skóra, przepis na rosołek rosół z resztek. Okej, ale to kosztuje ile? 5? Dlaczego tak tanio? Co ty gadasz, że ja tak tanio? Albo może on mi sprzeda taniej, tak? Ja nie wiem, za 5 to chyba mi się opłaca gigę wszystko pokupować. No nie wiem, ty, ja bym kupił za 5? Chłopie. Jak ja to chyba kupuję, tylko coś by się przydało sprzedać. Od nowa many, kurwa, żal mi sprzedawać jedzenie. To może rękę szkieletu. Co to daje? Ty nie mów, że wy... Obrażenia sieczone. Nie no. Ręką mogę nadłupcać? Dawaj te przepisy, wszystkie kupię, bo jest stać, chłopie. Dobra. Koniec. Dziwna jest mechanika, że jakby czytam przepis i... On się zużywa, ale rozumiem. Jest to też... Rozumiem. Jest to też... no zrozumiałe, żeby nie grindować. Statków z piżarni, odnowa punktów trafień. Jocie kryńca. Co to daje? Odnowy punkty trafień. Rozumiem. Co daje? Odnowa punktów trafień. Rozumiem. Co? Odnowa punktów trafień. Rozumiem. Dobra. Misja wypełniona, a teraz musimy się, słuchajcie, co się dzieje, że 7 FPS-ów? Się nie dzieje. Po prostu gra jest źle zoptymalizowana. Bo ja mam tu zużycie karty 60%, no to widzowie, to jak tu? Przecież tyle miejsca jest. Ja tu mam wszystko, CPU, memory, frame buffer, wszystko mam, widzowie. AW monitor ogólnie do patrzenia takiego szczegółowego, polecam. Poka. Do winnicy i do wieży sygnałowej. To my chyba do tej wieży mamy iść, także... Chyba dobrą bramę wybrałem, idziemy, widzowie. Też czuję, że napotkamy tu tak zwanych wrogów i niestety będę... Ło! Ło! Co się dzieje? Będę musiał się z nimi zmierzyć z solo. Oj! Już mnie coś tu kurwa tupie. Coś tu już tupie. Już mi się to nie podoba. Desik polny zbierzemy. Zawsze to jakieś warzywka na nagotowanie czegoś. Też czuję, że tu może być fajnie. O kurwa, koko, ja ci dam koko. Chodź tu kurwa, gnoju. O, rzymsku. Nie no, ja mu coś damage zadaję? Gadz, że one shot z łuku. Dobra, idę w łuk. Jestem giga koksem z łuku. Łuki mówię, łuki są giga OP. Stoisz kurwa, klikasz jeden przycisk, giga.
Wieża sygnałowa, tu co jest? Żeby się tylko nie zgubić, na szczęście kurwa zakupiłem tak zwaną mapę, więc to być w miarę w porządku. Redes polny to zgaduję jest używany jako... O kurwa, ty to kto jesteś? Przecież ty leśny ścierwoja, przecież ty jakiś na bangi gakoks jesteś. O kurwa. Gdzie ja mam zapis, widzowie? To poddymiłem, widzowie. Dobra, ja mam... muszę to przejść. Wszystko ten sam odcinek, ja muszę od nowa przejść, ale dla widza przejdę. Ale to, co zauważyłem, to wydało mi się dość ciekawostką, więc patrzcie. Jak leci? Mam tak dużo pracy, że zastanawiam się nad sprawą. To nie było to. Był u mnie ostatnio facet, który usilnie próbował mnie przekonać, że z chrząszcza można zrobić pyszną potrawkę. Upadł na głowę, czy co? Taka mała ciekawostka, mi widzimy się za chwilę. A i tutaj widzowie, nam się zbugowała ta rozmowa i teraz możemy ją odbyć, więc wam nadrobię i oczywiście znowu kurwa przeniosę w nas w czasie, ale odbądźmy to. W sumie tego nie słyszałem. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. To doskonale. Sam chętnie zajmę czymś ręce. Daj znać, gdy będziesz coś dla mnie miał. Leży mi wyciągę dika. Ładna. Trochę gorzej z jej mieszkańcami. Musisz ich zrozumieć. Trwa wojna, a my jesteśmy kolejnymi uciekinierami, którzy docierają na tę wyspę. Wszyscy boją się o swoje zapasy i o to, co przyniesie jutro. Ludzie na Archolos zawsze cenili sobie ciężką pracę. Jeśli pokażesz im, że nie jesteś kolejnym darmozjadem, to z pewnością zaczną cię szanować. Okej, okay, to wszystko? Pogadane? Dobra, widzowie. A, no to sobie przy tego. Nie, to gadaliśmy o tym. Dobra, to widzimy się jeszcze za chwilę. O mojej córki leży nadal na tej plaży. Muszę się tym zająć. O, witam, proszę bardzo, ty. Może pójdę po twoją córkę? Nie, to jest coś, co ojciec musi zrobić sam. Jednak nie chcę zakopywać mojej ukochanej córeczki gdzieś w rowie pod lasem. Należy jej się właściwy pochówek. Mógłbyś pomóc staruszkowi i porozmawiałbyś z lokalnym magiem? Może znajdzie się miejsce na tutejszym cmentarzu. Ja pomóc staruszkowi. Jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Pomyślę o tym. Dobrze, tylko pamiętaj, nie mamy dużo czasu. Jasna sprawa. Rozmawiałem ze starszym. O, i przy okazji tutaj może misję wypełnimy. Ochroną, o ile zaczniemy pracować. Muszę chwilę ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Trzymasz się? Moja córka. Moja biedna córka. Dobra. Widzimy się zaraz. Siema, widzowie. Słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Wszystkie misje wypełnione. W sensie te poprzednie. Teraz gdzie się udajemy, to udajemy się z powrotem. Ponieważ droga tam, gdzie mamy dojść, jest strasznie ciężka. Dlatego musimy się tutaj zaopatrzyć. I pomyślałem, że to nagram. Może to nie był najrozsądniejszy pomysł, bo mogę to w sumie wykonać nie nagrywając. I temu zaoszczędzilibyście tę minutę. Ale jak już zacząłem, to jeszcze chyba strzałę podwinę, może nie. Ale zmienię dysk, bo jest tragedia. Ty, a gdzie twój kumpel? Masz kumpla? Ej, ty. Słuchaj, ty też mnie nauczysz widz. Pokaż mi swoje towary na początku. Słuchaj, ile byś dał za te wszystkie rzeczy, które ukradłem? A ukradłem mi trochę więcej. Coś tam dasz, widzę. Można odnieść wrażenie, że coś jest z nim nie tak. Ty, poczekaj. Otwieramy. Da się? Nie da się. Nie wiem, czy takiego opisu też nie było w poprzednim Gothiku, okay. Więc w sumie to... Coś z tym posążkiem jest nie tak? A nie wiem, może na razie... Może na razie zostawimy i sprzedamy te świeczniki i nauczymy się ucznictwa, tak do 15 to przynajmniej, może no ile wlezie, postaramy się pokupować tutaj łuki. Słuchaj, weźmy naucz nie ucznictwa, tylko tego. O. Bastian wysłał mnie po drewno do wieży sygnałowej i obozu drwali. Fajne, że jest taka interakcja i mogę go zapytać. Powiem ci to jako osoba, wieża sygnałowa znajduje się tylko kawałek na południowy wschód stąd.
ale będziesz musiał uważać na całe stada ścierwojadów na wzgórzu. Jest tragedia. Ja już tam byłem 3 razy. Jakie 30 minut, kurwa, w menu ładowania. Kilka sposobów, by tam... W międzyczasie ładowania to już zdążyłem nowy dysk kupić. Minąć wieżę strażniczą, przejść przez most nad wodospadem i dotrzeć do kamiennego łuku. Tam radziłbym ci przeprawić się przez rzekę i iść wzdłuż niej, aż do obozu węglarzy. Przysięgam na Adanosa, że gdy ostatnio polowałem w pobliżu kamiennego łuku, to widziałem cały stos kamieni, który ruszał się jak ożywiony. Świetnie. Jeśli przeprawa przez rzekę cię nie zachęca, to zawsze zostaje ci dłuższa trasa przez las. Skręcasz na wschód, przed wieżą sygnału. Tam chyba pójdziemy. A później odbijasz na południe. Dobra. Mamy jakieś tutaj podpowiedzi. Słuchaj. A ty mi... A nie, no naucz mnie po prostu w strzelanie, bo na razie... Uczmy się, ile wlezie tego. Mamy 30 już. Więcej raczej chyba nie potrzebuję na razie. Masz w ogóle lepszy łuk niż 30. Ja zgaduję, że mam 30. Natomiast nawet nie mam przecież tyle siana, żeby ten łuk kupić. Mam 30? A mam nawet 35. Jocie, klinca. Jak my bogaci. Dobra, teraz widzowie, posprzedaję wszystko, żeby ten łuk kupić i też strzały. Ej, ja to otwieram? Aha, ja to mogę otwierać gdzieś. No właśnie mi brakło strzał. Dobra, coś tu pokombinuję i może się uda ten łuk zakupić. Dobra widzowie, mamy nowy łuk, mamy 50 strzał. Mamy save'a w razie bym się wydupcył 3 razy. Co prawda całą tą drogę będę musiał zadupcać z powrotem. Ale save... Ja dobrze idę? A to jedyna droga. Zgubiłem, ty. Nie. Tak? Nie. Tak? Do zamku. Do winnicy, ty. Nie, coś mnie tu klocem śmierdzi. Ty, jak ja poszedłem? Ja już nie wiem, którędy to się idzie. Nie, to nie tędy, to górą trzeba. Nie w tą stronę, widzowie. Biegniemy tam, bo postanowiłem, że będzie to fantastyczna zabawa. Rozdupcać razem te wilki, bo solo mi się nie chce, a tak sobie przynajmniej pogadam, bo tak to giga nudy są. Więc przynajmniej będzie z 50-minutowy odcinek. Dzisiaj chyba, w ogóle dzisiaj to 4 odcinki wrzucę, bo wczoraj nie wrzuciłem, więc... A 2 odcinki dziennie muszą być. Statystyka musi się, widzowie, zgadzać. A możecie zostawić lajka, bo ja dawno tego nie widziałem u was. Nie mówiłem, u was pewnie 3 sekundy minęły. Ale u mnie to cała wieczność. Mam trzykrotnie lepszy łuk, pokaż. No i chłopie, a ten wik to poprzednio mnie zmiótł z planszy. Fajnie by było jeszcze umieć to obrabiać, to bym tyle zaoszczędził i tyle siana. Ale to potrzeba 150 golda, więc jeszcze musimy chwilę poczekać, nie ma co aż tak grindować. Do wieży sygnałowej. Lecimy. Czy walność save'a, bo ja się cykam. Jocie kręca, wilk. Chodź tu. Ale mi dupsnął, ty, bardzo dużo dupsnął. Ja save'uję, widzowie, bo ja już jestem, ja już się spociłem, widzowie. Dobra, widzowie, widzieliście ten montaż na żywo? Chłopie, masz to u kogoś? Tak, tak, zadymiam. Taki montaż robię. Widzowie, pochczam dla mnie. Co miałem zrobić? Miałem coś zjeść. Pasta może nie zjem. Coś ty, by się przydało. To bym zjadł, ale... Chyba nie ma co zjeść, bo wszystko oddaje manę, ty. A to surowe to nie warto. A podka 60? Dobra, warto jest... Nie damy się trafić po prostu. To tam będę. Dobra. Po planie, kurwa. Chodź tu. Ale one nie biją aż tak dużo, jak na przykład wilk, także jest na razie spokojnie. Mamy tu jakiegoś chłopa, mamy też dużo jaj, więc uda się je na pewno sprzedać temu jednemu gościowi. Spoko. O, coś tu gry robi, kurwa. Nie, to jest naczelny poddymiacz. Nie, kurde, blaszka. Na pewno nie ucieknę mu. Ani sobie z nim nie dam rady, nie ma szans takiej. Ja jestem na hita, kurwa. Ja ci dam gry, kurwa. Chodź tu. A, no, żebym poddymił, ty. Nie no, widzowie. Ale jest jeden pozytywny aspekt. Robiłem przed chwilą save'a. Natomiast niepozytywny jest aspekt taki, że ja w tym odcinku spędziłem więcej czasu na loading screenach niż na grze. Widzowie, podejście drugie. Jocie kręca. W ogóle się zastanawiałem,
Ciekawe, jakim poszedł w ogóle tego, nie? W sensie, jakim wzrosła sprzedaż Arnoldów po piosence Arnolda z lodoherbatą. Jestem tego bardzo ciekaw, tak szczerze mówiąc, bo to na bank musiał. Ty, a teraz nie ma jaj. Jo, siekielnica, to wtedy jakiś dobrze oddała gierka. Ile my mamy w ogóle punktów życia, jakby? Jak to mogę sprawdzić? Któryś tu mogłem na bank sprawdzić, tutaj. Punkty życia. O, no ciężko, jesteśmy możliwe, że na hita. Dlatego wydaje mi się, że przed najbliższym przeciwnikiem trzeba by było wykonać tak zwany manewr. O, żaden manewr. Opierdolimy se tarty winogronowe. Po porządeczku jest. Warto by było też nie sprzedawać tych rzeczy, wszystkich tych warzyw, bo z nich fajne rzeczy się gotuje, ale no muszę się pouczyć umiejętności. Dobra, opierdolę se to i od się kręcę, jak ja świeży dzik. Chodź tu ścierwojad, gościu, ja mam takiego łuka. Jo, na hita. Zdrowie. Siada łuk. Siada giga łuk. Trzeba się też umiejętności, żeby szybciej strzelać. To giga opłacalne też jest. Ja na przykład nie wiem, czy... Ciekawe, czy w poprzednim Gothicu też tak było, bo ja właściwie w poprzednim Gothicu to chyba ani razu... Ja szedłem jakby w zręczność, ale chyba ani razu mi się nie zdarzyło iść tak realnie w tego. By... I dodawać umiejętności w łuk. Znaczy w łuk. No tak, w łuk. Dodawałem tylko w zręczność, a nie wiedziałem, że łuk daje szybko strzelność. No to, żem se pograł w poprzednim Gothiczku. Zadymiłem. Dobra, chodź tu, tu trzeba coś pozbierać, a ja się tu strasznie boję, ja bym sejwa zrobił, widzowie. Ale przecież jak ja mówię, jak ja z 30 minut gram i... Co to było, kurwa? Się wystraszyłem, coś tak strzeliło, nie wiem, czy to... Co to było? Przepięcie czegoś? Albo, nie wiem, albo szafa tak strzeliła dziwnie. Jo, cię kręca. Ja myślałem, że mi komputer wybuchnął. Ale to chyba nie. Chociaż 80% karty graficznej zużycia przez deszcz. Ale to chyba nie było wybuchane. Jocie. Czy mi się tego. Czy mi się nagranie skraszowało i wszystko w porządku. Dobra. Są to skróty, ale my nie idziemy na skróty, widzowie. Tylko frajerzy idą na skróty. Chyba, że się będziemy spieszyć, to pójdziemy, ale cieszymy. Pamiętajcie. Kto wybiera drogę na skróty, kto wybiera ciężką drogę, ma łatwo w życiu, a ten, kto wybiera łatwą drogę, ma ciężko w życiu, tak? Dobrze powiedziałem, pewnie na bank coś przekręciłem i teraz macie byczunie. No, coś takiego, jakś... Dobra. Tu na pewno zapiszę, bo jak już jestem tu, kurwa, wszystko mi wyszło, to najpierw usmażę mięsko może. No, a tu też mogę przygotować gulasz dzika tylko, ale to dobra, usmaż mięso wszystkie, a jak usmażę mięso, to mogę jakby też, a bo tu jest potrzebne smażone. No dobra, to wszystko wiem, a ja przeczytałem te przepisy, co ja kupiłem od tego chłopa? Chyba tak, bo skoro tu ich nie mam, tylko pewnie ich na kuchni możemy dopiero te przepisy przygotować. Dobra, kolejny save i dla mnie to kolejne 30 minut czekania loading screena. No nic. Dobra, dla widza to ja nawet 30 minut poczekam. Dzisiejszy odcinek w sumie nie będzie aż taki długi, bo ja muszę przenieść tą gierkę na dysk i ustawić tak, żebyście wy mieli jeszcze lepszą jakość, bo ja nie wiem, widzowie, ja się staram, ale ja naprawdę nie mam czasu. Jak kurwa dobrze nagrywałem, to nikt nie oglądał. Jak zresetowałem, przecież 3 dni temu resetowałem ustawienia, to nagle 3000 osób w ciągu jednego dnia wbiło i też oglądacie tę serię smyrny z tego. Kronik, nie tylko poradnik, który nagrałem, więc ja i cieszę się, że pomogłem w tym poradniku. No i widzicie, jakiej akurat, kurwa, nie mogę. No tak to jest zawsze w życiu. No nic, witam Klauna i Johna. Ty. John. Co tu robisz? To samo, co od ponad 20 lat. Pilnuję, żeby tacy jak ty się tutaj nie szwendali. Pytanie brzmi jednak, co ty tutaj robisz? Poddymiam, Dawidza. Co to za miejsce? Wieża sygnałowa. Dzięki niej mieszkańcy Archolos informują pozostałe wyspy archipelagu o zbliżającym się zagrożeniu. Jak dla mnie ta sterta gruzu i desek nikomu nie jest potrzebna. Ale rozkaz to rozkaz, więc siedzę tu i marznę, bo czemu nie? Powiedz mi więcej o tej wieży. Jak dla mnie i tak jesteś nad wyraz ciekawski. A ja powoli tracę cierpliwość. O jakim zagrożeniu mówisz?
Rozbójnicy, piraci, plagi, no i oczywiście te orkowe bydlaki. Słowem, wszystko, co może zagrozić bezpieczeństwu wyspy i okolic. Ach, prawdę mówiąc, już nikt nie pamięta, kiedy ostatnim razem ognie płonęły. Ale musisz być gotowy na odparcie takich zagrożeń. Jak najbardziej. Właśnie dlatego mam przy sobie moją kochaną kuszę, która jeszcze nigdy mnie nie zabiła. Jasia, mam lepszego łuka. Nauczyłbyś mnie, jak się posługiwać taką bronią? Nie mam tu zbyt wiele do roboty, więc czemu nie? Ale nie za darmo, frajerem nie jestem. Rozumiem, chcę potrenować. Dobrze. Kusze? Nie, my idziemy w łuki. Nie wiem, jakieś tak niby... Te kusze fajne, bo broń jest na silną i tak możemy machać tą bronią i zajebiście tłuczemy. Chyba ta zręczność i te... Na zręczność chyba daje mocną przewagę, wydaje mi się, na sam start, bo może tym łukiem ciach. A tą kuszą chyba będzie strzelał, powoli ładować, więc jakby jak nie trafisz, to jakby skwas. Kurwa, nie wiem, ja bym poszedł w zręczność. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy wioski. Ale możecie napisać, bo drewna. Kurwa, może widzowie będą wybierać, co będę robić. Bla. To jest dobre. Róże, a my tu dzień w Giga poddymienie. Zwykłe obdartusy z dzielnicy portowej. Idź z tym. Możesz napisać, w co poszedłeś na przykład. Południowy wschód to. Oglądasz i grasz też. Dzieli nas jednak masyw górski, więc będziesz albo musiał na to, w co warto, w co powinienem iść. A to drewno na górze? Może odstąpisz ze 20 kawałków. A co jak na horyzoncie pojawią się galery orków? Kto wtedy ostrzeże miasto i pozostałe wyspy? Zapomnij o tym. Dobra, grozimy mu. W takim razie dopilnuję, żeby Bastian się o wszystkim dowiedział. Tak się składa, że nie jest moim dowódcą. Dobra. Więc nie jestem mu nic winien. No w sumie rację. A jak jest taki mądry, to niech sam sobie rąbie to drewno. Mnie nic do tego. No nic, to jednak się dogadamy. Może się jakoś dogadamy? Czy ty mi właśnie proponujesz łapówkę, chłopcze? Na pewno jest coś. Łapówkę co może nie, bo mam za 3 golda w Germanie. Strasznie na tej górze wieje, że nie idzie wysiedzieć. Załatw mi ognika, to pogadamy. Ognika? Co to jest ognik? To jest ten stworek, co tak lata? No ja mam ci chłopie ognika ogarnął. Ognika w zamian za stertę drewna. Zgaduję, że jest to coś... A! Ognik! Kurwa, ja miałem ognika, mam? I o, cię kręca, sprzedałem już te zadupce z powrotem. Miałem ognika, no niestety, posprzedawałem, żeby łuk, ale no musiałem sprzedać, żeby łuk dostać. Przetrwać i dojść. Nie, jakby mu tak... Joink. Zębaty ziele, ty brzmi jak coś drogiego, poka. A pan coś drogiego daje za... O! Mikstura czasowa? W sensie, że szybciej biegamy? Czy... Mamy czas, zatrzymujemy, wolniej płyniemy, szybszy? Nie dzieje, co? Nie wiem, co... Dobra. Dobra, pogadajmy jeszcze z tym drugim pajacem. Hej, ty. Kim jesteś? Jestem Klaus, strażnik wieży sygnałowej. A ty? Czego tu szukasz? Prawno. Tak tylko przechodziłem obok. Prawno. Im szybciej stąd pójdziesz, tym szybciej wrócę do pracy. Ale przecież ty nic nie robisz. Opowiedz mi o tej wieży sygnałowej. Ognie sygnałowe są sposobem szybkiego informowania okolicznych wysp o zbliżającym się zagrożeniu. Po całym wschodnim archipelagu... Ogólnie mogliśmy mu jeszcze nakopać, ale ja widzę jego zbroję, więc... ...wybuchu plagi albo pojawienia się innego niebezpieczeństwa... No już czuję, jakbym nakopał. Goniec musiałby płynąć przez wiele mil, aby dotrzeć do innych wysp z wieściami. O, co się dzieje? Dzięki położonym na wzgórzach ogniom sygnałowym, informowanie sąsiednich wysp o zagrożeniu przebiega błyskawicznie. Ale przynajmniej się oddalił i nie pije na służbę. Nie nudzisz się? Było widać. Arnolda pije po tym. Po cichaczu. Przynajmniej mam jakąś robotę. Ciężko o nią, gdy wszędzie wojna. Czasami zejdę sobie do wioski na ognika. Ale przez większość czasu dotrzymuję towarzystwa mojemu dowódcy, Johanowi. Jednak spędzę tu całe dnie i noce. Nigdy nie spotkałem bardziej oddanego sprawie człowieka. Ja myślałem, że ty pomóc może, co? Mieszkańcy Silbach pilnie potrzebują zapasu... Daj ognikę, sprzedaj. W wyniku ostatniej burzy wiele chat zostało uszkodzonych. Bastiana kojarzę.
Czasami wpadam do niego na kwaterkę piwa. No. Ale ciebie nie znam. Jeśli naprawdę przysłał Sebastian, to pogadaj z Johanem. On tu dowodzi. No kurwa, pogadałem i co? Muszę już iść. Tak. No i ten Johan to zwykły Dickenson jest i ognika chce, jak ja nie mam. Jak ja wam ukradnę tego kurwa ognika i wam od... Ty patrzysz? Ja cię kręca, no zaryzykowałbym, ale te sejwy, kurwa. Nabierę tą smołę. Co to daje? Otwieram to. Co mi zrobicie? Bierę to drewno i będzie w pi... Dobra, zapisuję widzowi... Wiesz, że oni tu drewno mają mi zero oporów, nic nie mówią? Dobra, zapisuję i kradniemy to drewno, co ja będę, chłopie, czekał. Widzowie, jak jeszcze minutę spędzę na loading screenie, jak ja przez godzinę gram w grę, a 30 minut nagrywania mam. Jak ja więcej nawet gram w grę. Dobra, kradnę to stertę drewna, kiwa w oko, przecież nie zrobicie, wynoszę to, chłopie, a ty nic nie widzisz. Ile potrzebuję tego drewna? Ile go mam w ogóle? Jak ja mam, kurwa, 3, a ja potrzebować 2, sio. To się nie, dogadamy się chyba. Czyli to trochę mało, ale... A tu jest jeszcze? Mogę podnieść, czy nie? Niektóre leżą, ale nie mogę podnieść, a niektóre mogę podnieść. To zależy. Tak samo z przedmiotami. Niektóre po prostu leżą, ale niektóre leżą i można je podnieść. Dziwnie trochę. No ładnie nawet na horyzoncie. Patrzcie, widok, jaki w ogóle wulkan, czy cokolwiek to jest, ale widok. Nawet ładnie. Nie wiem, czy mam na 100% render? Nie pamiętam. Ale nawet chyba lepiej tak, jak nie jest na 100%. Mały złodziejaszku. Pozdro. A wy do... A ty mi z pięści bijesz? A dobra, kurwa. Więcej ci ukradnę, chodź tu. Serta drewna. Mogę? Nie mogę! Dobra, ewakuacja, widzowie. Ale to 3 sterty drewna trochę mało. Ale dobra! Dostarczyć! Kij mu w oko, chłopie, co się będę. Nigdzie nie stoi jakiś. Ognika będzie się nosił. Czy tyle wystarczy? Zobaczymy. Jeżeli nie, to nie. Ale jeżeli tak, to zajebiście, jeszcze zrobimy tą misję. Dobiegniemy tam i tyle. Jeżeli nie, to wczytam i zakończymy odcinek, bo już 36 minut. Globalne poddymienie. Tam niby ten, tą podróż mógłbym wam, kurwa, pominąć, ale z drugiej strony przecież to na dole jest tu, nie? Tak, tu droga jest, widzowie, to co będę... Jak my już 30 sekund i my jesteśmy. A nawet nie, 20 sekund i my jesteśmy, więc nie ma co na te 20 sekund skakać, bo to chłopie, jakbym odcinek montować. Jak to montowany odcinek już jest. Tyle razy coś widziałem tego odcinka. Mamy też dużo punktów umiejętności, niestety nie mamy złota i nie mamy nowego łuku, który potencjalnie moglibyśmy kupić. Witam! Zajebiście ukradłem. A skąd on wie, że ukradł? Ale się wczytują postacie, ja nie powinny, bo mam ten render distance bania zajebisty. Ogólnie jak wam gierka nie działa, albo wam się ścina gierka, to możecie sobie tutaj w tego ustawić. No tam macie jakby... cienie. One fest odbierałem FPS-y. Dobra, witam, jak ja tu normalnie mam wszystko. Ale tu kurwa ekipa. Chłopie, bo mnie tu gonią, już coś okradłem. Słuchaj, dla ciebie. Ty. Nie dla farmera. Nie, ej ty. Nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia. Słuchaj. Udało mi się zdobyć drewno, o które prosiłeś. Dobra robota, chłopcze. Ten zapas pozwoli nam załatać parę dziur i wymienić przegniłe deski. Wygląda na to, że jesteśmy kwita. A przynajmniej jeśli chodzi o ciebie. Dobra, misja zrobiona, wyjebane w konsekwencje. 180 golda. Coś jeszcze do zrobić? Jeszcze jak ty tak zrobienia? Płacisz, to ja nawet lodo. Przerzucać umiesz? W gratisie. Nie znalazłbyś dla mnie czegoś innego? Z wami to zawsze problemy. Pasterz o imieniu Oto skarżył się, że potrzebuje pomocy. Oto pasterz. Powiedz, że cię przysyłam. Zrób o co cię poprosi i wróć do mnie. Dobra, jest kolejna misja. A gdzie go znajdę? Oto. Na co dzień kręci się w pobliżu stodoły po drugiej stronie placu. Wygląda jak... duża chata z zagrodą. A, kojarzę, ta. A ja już mu chyba raz nakopałem. Wrócę niedługo. To nie wiem, że taki rozmowny będzie. Sprzedamy w sumie ja sierwojada. On dużo da hasisu, co? Wszystko. Proszę, to dla ciebie. O ci krinca, widzowie, wreszcie mamy pitos w tej grze i możemy coś robić. Możemy się nauczyć od obierania skór. O, ale będziemy wtedy pitos kosić.
A ile mam punktów? Które 20, dobra, możemy się tam nauczyć. Ale to w następnym odcinku, albo nawet poza odcinkiem dla widza się nauczę. Chociaż nie mam chyba tyle czasu, żeby się nauczyć bez 3:40. Więc zaraz... Ktoś tam wali bełta? A nie, on se nalewa piw. Nie, albo wali bełta i nalewa... O, albo wali bełta do kubka z piwem. No nie wiem. W każdym razie widzimy się w następnym odcinku. Poddymiamy normalnie na Twitchu, robimy giga dymy. Pewnie wejdzie jeszcze test Arnolda tutaj na kanał. Zostaw lajka, subskrypcję i wpadnij w te linki w opisie. Serio, obczaj tam co się dzieje, bo są giga dymy. Może nie ma wodów, ale jak są, to... Właśnie nie ma, bo tak dymimy, że nie ma wodów, chłop. Nie ma woda, rozumiesz? Więc tam musisz wejść, obczaić i lecymy, idziemy się dobrze, kurwa, bawić. Tak samo jak dobrze się bawimy w Gothiku. Nie wiem, czemu ciągle to robię. Dobra, trzymajcie się, widzowie. Do jutra. Do dzisiaj właściwie, bo dzisiaj 4 odcinki wletą pewnie. Siema. Żyk na koniec, dla widza.